Co pan powie na temat obecnej sytuacji w Polsce? Jak to? Mamy klęskę wody. Niestety klęskę mamy powodzi i to jest żywioł niestety. I trzeba się zwrócić o pomoc do sąsiednich krajów, tak jak to Niemcy robili i inni. No tak, ale do siły najwyższej też trzeba, prawda? Znaczy, według, że tak powiem, oceny i przewidywań, no niestety 9 punktów wypełniło się w zakresie przepowiedni tutaj odnośnie Polski osób ważnych, które można powiedzieć, w jaki sposób można je potraktować poważnie. Między innymi przepowiednia, która w 9 punktach się spełniła odnośnie zbliżania się czasów ostatecznych. No więc to nie są żarty, tylko rzeczywiście tutaj należy delikatnie w moim przekonaniu rachunek sumienia sobie każdy powinien zrobić wobec siebie, wobec rodziny, wobec państwa, a w szczególności te struktury ponadnarodowe, unijne, światowe. To jest dopiero właśnie problem, dlatego wszystko wskazuje na to, że konieczna będzie interwencja boska po to, żeby można było właściwie miejscu ustawić osoby, które pracują w służbie szatana. Niestety to jest plemię szatańskie, niestety, które dzierży właśnie władzę światową i to jest bardzo, bardzo zagadnienie trudne, ponieważ obfituje nieszczęściami, wojnami, tragediami, wojnami, które nie powinny się odbywać na bieżąco, a one są. I to jest właśnie działanie szatańskie w tej chwili. Także miejmy nadzieję, że interwencja na skutek intronizacji Chrystusa na kulach Polski, Unii Europy i wszechświata spowoduje, że porządek zostanie we wszechświecie przywrócony. I miejmy dobrą nadzieję, wierzmy w Najwyższego, żeby nas obronił i róbmy co się da ze własnej woli. No to daj Boże, tu jest przykład właśnie tutaj, właśnie jaka flaga Unii Europejskiej powinna być i właśnie w tym kierunku zmierzamy, jak intronizacja również 13 maja ubiegłego roku odbyła się również w Parlamencie Europejskim. Chrystusa Króla na Króla Europy, także powodzenia. No właśnie, dziękujemy bardzo. Mówił do nas Pan Henek Kakowiak, Kręcił, Zbigniew Kryśków, na Telewizji Narodowej. Dziękuję.